Małopolskie. Bardzo się cieszymy, że w Nowym Sączu po raz kolejny odbywa się bardzo interesująca, fajna impreza. Są to Mistrzostwa Polski Kickboxingu. Mam nadzieję, że kickboxing na stałe zagości w sądeckim Mosirze, na sądeckiej hali. I oczywiście liczymy, że na przyszłe lata nie tylko to będą Mistrzostwa Polski, ale może pokusimy się o imprezę o wyższej randze. Chcę powiedzieć, że organizatorzy, klub sportowy Ewan bardzo, że tak powiem, spisał się jako organizator. Impreza wypadła bardzo dobrze. Świadczą o tym przede wszystkim opinie zawodników, ale i również działaczy, trenerów. Także cieszymy się i liczymy na następną imprezę organizowaną przez to środowisko. Witam serdecznie widzów Małopolskiej TV. Jesteśmy na zawodach Mistrzostwach Polski w kickboxingu w Nowym Sączu, w których po raz 10 zdobyłam tytuł Mistrzyni Polski w kickboxingu. Walczyłam tylko jedną walkę finałową z przeciwniczką z Zielonej Góry. Była to Ewa Boś, z którą już kilkakrotnie wcześniej wygrywałam na ringach w Polsce. Teraz będziemy przygotowywać się do Mistrzostw Europy, które odbędą się pod koniec listopada w Rumunii. Na Mistrzostwach Polski w Nowym Sączu w kategorii Full Contact odbyły się także w sobotę, dzień wcześniej, zawody o Puchar Prezydenta Nowego Sącza, w których brały udział dzieci. Jest to sport nie tylko dla dorosłych. Zapraszamy wszystkie dzieciaki w wieku od 7 do 12-18 lat. Mistrzostwa Polski w Nowym Sączu nie odbyłyby się bez sponsorów, do których zaliczamy Hotel Klimek, miasto i pana burmistrza Krynice Zdroju, pana doktora Dariusza Reśko oraz pana Grzegorza Dobosza z Nowego Sącza. Dziękuję bardzo. Mamy tutaj jedną z głównych sponsorek turnieju, która ufundowała obraz dla najlepszych zawodników, panią Marię Kopiec. Może zapytamy, dlaczego państwo, pani z mężem, ufundowali obraz dla najlepszego zawodnika? Wydaje mi się, że każdy sport jest dobry i również kickboxing jak najbardziej można wspierać, a przede wszystkim ciekawa inicjatywa i niesamowite przedsięwzięcie, ponieważ zatacza bardzo szeroki krąg, gromadzi ogromną ilość zawodników. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy widzów Małopolskiej OTV. Dzień dobry Państwu, Krzysztof Bulanda. Witamy Państwa w Nowym Sączu na Mistrzostwach Polski Seniorów w wersji Full Contact. Za mną wprawdzie baner z Krynicy, bo dzięki panu Dariuszowi Reśko, naszemu burmistrzowi, możemy te zawody współorganizować. Ring z Krynicy, baner z Krynicy, dużo Krynicy w Sączu w ten sposób. Cóż mogę powiedzieć o zawodach? Zawody jak na razie bardzo udane. Finały przebiegają no nie zawsze zgodnie z oczekiwaniami może zawodników. Wysoki poziom, eliminacje, są to eliminacje do Mistrzostw Europy. Mamy nadzieję, że za rok robimy te zawody w Krynicy. Dziękuję. Witam Państwa. Tak szczerze, Krzysiek Bulanda to mój stary, dobry znajomy. Uważam, że to, co Krzysiek robi z młodzieżą, a więc namawia do sztuk walki w ringu, a nie gdzieś poza ringiem, jest czymś wspaniałym. Sam mam dorastającego syna, małego syna. Uważam, że taka forma sportu jest jedną z ładniejszych form. Dlatego z przyjemnością, kiedy zaproponował mi sponsorowanie takiego przedsięwzięcia, podjąłem inicjatywę. Jak najbardziej jestem za tym, by taka forma sportu była rozwijana w Polsce i szerzyła się jak najbardziej, jak najdalej. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam mamę, tatę, babcię i dziadzia.